Cześć tu! Oluś. I tatuś, siemanko, dzisiaj co? Nagrywanko. Nagrywanko, super finksianko, opening, unboxing, a jak to, zwał, tak zwał. A to wszystko jest od Best Toys. Best Toys, ten odcinek jest dzięki Best Toys, wpadajcie do nich, mają najnowszą serię 11 Neon Power. I mają już te najnowsze robociki, które najprawdopodobniej podobnież wyginają ręce, wyginają śmiało ciało. Dla mnie to mało. I jeszcze do tego, żeby było ciekawiej, zawalczymy z pizzakopterem, z tym robotem. Pizzakopter jest podpięty pod serię 10, czyli Rescue Force. Olusiu, Pączyszu, zacznijmy, żeby nam tak zwany watch time nie spadał. No. Zacznijmy od coś, co pewnie mniej interesuje dzieciaków, ale jest bardzo fajne, bo bardzo fajnie strzela. Zaraz to spróbujesz na mnie, zobaczymy, czy mnie trafisz. Otwieraj pizzakopter, lecimy z pizzakopter. Pamiętajcie, wszystko to, co otwieramy, jest Best Toys. Linki macie w opisie, a już wiem, że pracują nad swoją własną stroną, swoim sklepem internetowym, gdzie wszystko będzie też dzięki temu tańsze i łatwiej będzie się od nich kupowało, bo na razie na Allegro albo na fanpage'u, na Facebooku można kupować, albo przez co jeszcze można kupować? Przez Shopee można było. Nie, przez Shopee można było, ale już nie można. No i zapomniałem, jak ta jedna platforma się nazywa do sprzedawania. Ale nieważne, można... No taka też, że się kupuje, jest potwierdzenie, że tam nikt nie oszuka nikogo. Tylko zapomniałem, jak on się nazywa. Ja tu zobaczę, co on robi. Tu może siadać pizzakopter. Mamy ludzika, mamy zimce. Idziesz po nożyczki, dobra. Mamy ludzika, mamy... Helikopter kręci tymi skrzydłkami. Czadziur. Dobra. Ale Oluś, tu niepotrzebne jest. To są gumki, synku. Ale to się przyda nam... Wiesz, do czego nam się przyda? Do robota. Z 11 serii, który zwie się... Pamiętasz, jak się zwie się robot? Sugar Fun. Tak jest, zobaczcie, jest tutaj nazwa Sugar Fun. Czy cukier, sugar, czy cukrowa zabawa, czy coś w tym stylu. Jak się mylę, powiecie. Oto jest... Kazum Kid. Pamiętacie, z której serii? Jak pamiętacie, to napiszcie w komentarzu, z której serii był Kazum Kid. A, ale to nie trzeba obcinać, kochanie, bo to jest gumki. No, no dobra, dawaj. No, ruchy, kluchy. Lecimy to, zobacz, co jest w saszetce, pewnie jest Zinx. Mamy oto tego... Zinx i nabój. Zinx i naboje chyba. Naboje. No. Bo to, żeby nie ale ładno to pizzy. Zobaczcie, mamy dwa czy trzy? Mamy dwa naboje w kształcie pizzy, bo to jest pizza kopter. Poczekajcie chwilę. Mamy tak. Kazunki da. Mamy pizzowego Finksiora. Mamy helikoptery, który ja pozwolę, Olusiu, zaprezentuję. Poczekajcie. Który się właśnie, zobaczcie, jak kręci. No można... I na stole u Olusia i Tatusia wylądował pizzakopter. I pizza... Poczekaj, zaraz. No to wsadzaj. Tylko odwrotnie, żeby był przodem. Patrz, tata. O, bo tu jest... O co tu chodzi? Zobaczcie, jest tutaj tajne wejście. Tylko czekaj, zobaczymy, co tu... A, bo tutaj wkładamy napoje. Ale czadno, nie trzeba ładować chyba za każdym razem. To jest czad. Bo tu pewnie naciągamy. Dobra. Jeszcze raz pokażemy, Olusiu. Dobra. Mamy tutaj, tu otwieramy. Wrzucamy sobie po pizzy. Ciach. Widzicie, jest w środku jedna, druga. Czyli fajnie, bo jakby z karabinu maszynowego będzie można strzelać. Czyli z trzech naraz. Jestem ciekaw. Ale czekaj, jak to robić? Uwaga, ja spróbuję pierwszy. Czy ty chcesz spróbować? A ja spróbuję pierwszy. A, bo to naciągamy, tu mamy tak, widzicie, jak w pistolecie. Naciągamy to. Normalnie strzelamy jak z pistoletu. Zobaczymy, czy trzy, poczekaj. A, bo ty we mnie trzy razy, uwaga. Ale czadzior, będzie bitwa potem z robotem. Ale posadź tutaj oto tego właśnie. Jego mościa. Czekajcie, no, gdzie... Zinksa. Właśnie, gdzie możemy? A, Zinksa tutaj na boczku. Można i jeszcze drugiego. Można drugiego? O, super. Dobra, lecisz. Uwaga. Trzy. Dwa.
Jeden, nie musisz siłowo, nie musisz silnie, bo to delikatnie. A! Drugi, a! I teraz w wolnym tempie, poczekaj. Teraz traf mnie w głowę. Uwaga, 3, 2, 1. Fajnie to lata, zobaczymy jak daleko. Przyniesiesz, Olusiu? Ale czadziur, uważam, że nie wiem, czy pamiętacie, jak otwieraliśmy lodowy, co to był, jak on się nazywał? Lodowy... Ice motor? Ice, nie pamiętam, cycle? Mamy go też, możemy pokazać jak coś, ale on tak fajnie nie strzelał, a ten jest super. Pierwsza chyba zabawka, która tak strzela bez żadnych trudności i można 3 na raz, nie trzeba za każdym razem ładować, prawda? Dobra, mamy, poczekaj, strzelimy jeszcze, czy wceluje? Uwaga, mam nadzieję, że nie pęknie kamerka. Uwaga, 3, licz, 3, 2, 1. Juuu, kamion. Teraz może ma słabszą moc, ale jest fajne to, że można strzelać 3 razy. Dobra, teraz czas na... Robota giganta! Robota... A, poczekaj, zanim to otworzymy robota giganta z wyginającymi się rękoma, to pewnie on z miłą chęcią by co zrobił, Olusiu? Weź, bo się odbija światełko. Co by zrobił, dałby nam? Zostawił łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I pamiętajcie, na jaki kolor ma być subskrypcja? Na szary, bo tak? Bo ostatnio zobaczyłem na YouTubie, że jak zobaczycie subskrypcję, to będzie taki dźwięk. Tutaj go powiem. Tak dzień. Jak klikniecie subskrypcję, tak? A to nie wiedziałem, to jakaś nowość chyba wprowadzają. Okej, okay, mamy pizzakopter. Lecimy teraz, zaraz do niego wrócimy, bo zrobimy małą wojenkę. Lecimy teraz tym superowskim, odlotowskim. To ja tylko wyrzucę z tego. Nie sam, dobra, nie wtrącam się. Ja tu sprawdzę, czy wszystko zrobiliśmy. Dobra, mamy jedną saszetę, której jest chyba broń. Weź nożyczki, dobra, jest jedna saszeta. A nie, to wyciągniemy z tego, tak? Już nie mogę się doczekać tego robocika, bo helikopter mnie naprawdę mega zaskoczył. Nie wiem jak wam, piszcie w komentarzu, jest po prostu czadzior. 3 strzały naraz. Po prostu w każdych zabawkach strzelających powinno być tak, że jak dostajesz 3 naboje, to można je zapakować, żeby można 3 razy było od razu strzelić. Jak pistolet. Już? Jeszcze tutaj to ja już to zrobię, kochanie, dobra? Okej. Okay. A jak coś pójdę po roślinkę. Dobra, pójdź po roślinkę. I zaraz prezentujemy wam. Tylko roślinkę pod koniec odcineczka, tak, Oluś? Co? No roślinkę pod koniec odcineczka, tak? No pokażemy, no teraz to i tak nic nie widzę. W sumie to ja myślę, właśnie dzisiaj pokażemy, bo niedawno Olek zasadził i to zdradzić, co zasadziłeś? Papryczkę. Papryczkę. I tak naprawdę teraz nic nie zobaczymy, bo ona jest w ziemi. I teraz jak będziemy nagrywać kolejne odcinki, umawiamy się tak, tylko musisz o tym pamiętać. Przy każdym nowym odcinku będziemy pokazywać wam, czy coś już widać, nie widać, urosło, nie urosło. Tak, Olusiu? Dobra. Pokazuj najpierw, Olek, czy wygina śmiało ciało. Dla mnie to mało, no, dawaj. Wygina. Ale fajny, ma taki gumowy. Możemy zrobić tak, że pokazuje bicepsy, ale nie ma żadnego. Możemy zrobić, że do dołu. Możemy zrobić, że razem ręce, poczekaj. O, zobaczcie, ma tu dziurkę. Zobacz, ciach, zakładam. Co ja dzisiaj zrobię, co ja dzisiaj zrobię? Możemy... A mogę zobaczyć jedną rzecz? Mogę na chwilę? Jasne. Mogę na chwilę pana? Dziękuję. No. Bo tu jest. A co chcesz, kochanie, zrobić? To mów widzom, bo żebyśmy wiedzieli. Wsadzić. Ale czad, dobry pomysł. Mamy też oczywiście tak, w zestawie Zinksiora i mamy broń lizaka. Da się? Pokaż. Poczekaj. Da się, tylko teraz czy będzie stał. Da się. Uwaga, bo on jeszcze zaraz pokażę wam też, bo on jeszcze ma ruchome nogi. Poczekaj. On ma skrzydła, ale one się nie chowają chyba. To nie są tak wysuwane, widzicie, ma takie skrzydła, ale to nie jest tak jak w tych pojazdach, co były, że one przy naciskaniu, w jetach bodajże to się nazywało, wysuwały. Na pewno ma ruchome stopki.
W innych robotach? Nie wiem, to napiszcie w komentarzach. Zobaczcie, w końcu ruchome są stópki, pewnie łatwiej jest je przez to ustawić, ale trzeba niestety, jak włożymy coś ciężkiego do rączki, to trzeba go trzymać, bo go przeważa, tak? Pokaż. No przeważa, nie postawisz go. Chyba czekaj, że włożymy do drugiej, o to może równowaga będzie. Może go weźmiemy na to. Jest! Para, zobaczcie, trzyma tutaj tego zimsiora, tutaj trzyma lizaciora. Ręce są wyginane, naprawdę, ja cię kręcę, super są. Podoba ci się? Chyba jedne z fajniejszych robotów. I oczywiście, co jest w robocie? Możemy go, tylko ja nie chcę tu, żeby się nie popsuło mi tu. O, otwieramy, wyciągamy, możemy włożyć każdego Kazumkida. A on miał. I Zinksa. Zinksa, teraz żeby... to jest inna klapka, wcześniej tak się nie odczepiało. O, dobra, pokażę. Mamy tutaj, odczepiamy tu i wstawiamy Zinksiora zamiast... Można ruszać rękoma nimi. Zamiast Kazumkida. A pamiętasz, Olusiu, jakiego koloru? Bo on troszeczkę inaczej wyglądał, bo to był w 9 serii, lizakowy Kazumkid. No bo każdy inaczej wygląda. Każdy inaczej wygląda. Okej, okay. Dobra. Olusiu, kim jesteś? Ja chcę być... No to robotem. Zrobimy tak, o, mam pomysł, zrobimy tak, ty jesteś robotem, zrobimy tak, że ty wyrwiesz mnie z helikoptera, ale ja najpierw strzelę w ciebie, zobaczę, czy cię przewrócę trzema strzałami, okej? Okay? A potem będzie walka? No, to będzie walka, no potem będziemy walczyć, że zaśmieję się, ho, ho, twoje pizzowe strzały nic mi nie robią. Nie, to nie jest z tego. Nie, to jest tylko osłonka, żeby nie wypadło podczas dostawy. No, ale będzie ci się ciężko zamykało. Syneczku. Nie będzie. Dobra, okej. Okay. Parciuch musi być po jego. Będzie. A jednak będzie. A mówiłem, daj Olusiu, bo szkoda czasu. Nie. Dawaj, poczekaj. Okej. Okay. Robimy porządek. I uwaga. Dzięki. Oluś, gdzie te superowskie? Tego pizzerowego helikopterka. Poczekaj, jeszcze nie walczymy. I tego czaderskiego robota z wyginającymi się łapkami. Gdzie możemy kupić? Na Allegro, na Bestoy! Nie na Bestoy, tylko w Bestoy w sklepie! Bestoy, dziękujemy! I mają super szefa, jest bardzo dobrym człowiekiem, ma też dwójkę dzieci i ma żonę. Pozdrawiamy Pawełka! Pozdrawiamy? Pozdrawiam. Dziękujemy Pawle i uwaga! 3, 2, 1... Aha, ty jesteś tym robotem. No. Tylko tu gdzieś tak, żeby było widać, ok? I teraz pierwsze, zobaczymy, najpierw teraz test, czy go przewrócimy trzema strzałami, ok? Uwaga! Raz, dwa, trzy. I teraz się zaśmiej. Nic mi nie robisz. Tak, to patrz na to. Nic mi nie robisz, ty. Ja nie mam na boi. Ale fajnie, wydaje dźwięki. Wypadłem i teraz go łap łapkami. Nie, zostaw mnie, potworze. Zinksie mój, gdzie jesteś? Zostaw mego pana, zostaw mego pana. No, a teraz... A teraz tym go... Jeszcze go łapiesz? Nie, tego już nie złapiesz. Dawaj, 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 Olusiu. Złap go i patrz, ja bym zrobił tak. A wy, każdy się bawi na swój sposób, zobacz. Tym bym zrobił... Zostaw mego pana, ty chłopcze malutki. I pokonany. Chodź. Oluś, zwracam ci twojego robocika. Olek, ostatni twój plan, co byś zrobił jeszcze na koniec z tym helikopterem, tym robotem i kończymy, dziękujemy, ja że byliście. Takie coś, no, że wjeżdżają, no. I helikopter nagle strzela. A, nagle strzela i ten, wiem, strzela mu w nogę, nie, od góry myślisz, tak? Strzela mu w nogę i on się przewraca i wtedy helikopter może wygrać, tak? Czekaj, ja postawię go tak delikatnie, żeby był możliwość, no poczekaj, jeszcze nie strzelaj, ty strzelisz, teraz odwrotnie. No ty wsadź, bo ty będziesz strzelał. Poczekaj, ja wezmę tak, uwaga. Zobaczymy, czy na jednej... Zobaczcie, stoi na jednej nodze. Uwaga. No, Olek, dawaj. A ile wziąłeś strzału? Już to nieważne. Strzelaj, Olek, strzelaj. Tylko traf, żeby nie było... No, ale... No, wiesz sam na siebie. A! O! Jest! Super! Dzięki Bestoy! Zostawcie łapki w górę! Subskrypcję i dzwoneczek! Olek, czekaj się, z której serii roboty ci się najbardziej podobają? Z tej.
z tej, a mi się bardzo też podobały z poprzedniej, z 10 serii, te są fajne, które też są dostępne w Best Toys. I w ogóle różne serie Super Filmsów są dostępne, wiesz? Tak, wiem. No. A my się żegnamy! Żegnamy, pa, trzymajcie się, pa, 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 pa! Hej, jeszcze wróciliśmy, bo co zapomniałeś pokazać? Roślinkę, której jeszcze nie widać, ale ona tu będzie, tu rośnie. Ile tam ziarenek, Olusiu, zapakowałeś papryczki? Nie pamiętam, ale około 20. Około 20. Zobaczymy, oglądajcie odcinki na bieżąco, zobaczymy, czy coś nam urośnie. I trzymajcie kciuki. Pa, hej, pa! Na raz!